Radko, to zdominowaliście Galę, zdobyłeś dwie nagrody, w zasadzie wszystko, co było do zdobycia. No na pewno cieszę nagrodę, bo ponieważ też koledzy z boiska to doceniają i dla mnie to ma też ogromne znaczenie. A z kolei wydaje mi się, że w tym sezonie jako zespół też najwięcej pokazaliśmy i zasłużono też z tego dostaliśmy indywidualne nagrody. No a uważasz, że to będzie taka fałszywa skromność, czy powiesz szczerze, że się tego spodziewałeś, tego piłkarza sezonu? Czy... No szczerze nie myślałem o tym, ale gdzieś w pewnym momencie jakieś tam, jak zostało kilka kolejek, do końca już chłopacy w szatni zaczęli żartować, wiadomo kto to zgarnie wszystkie nagrody, także cieszy to, na pewno cieszy, tak jak mówię, koledzy doceniają te prace na boisku i fajna sprawa. Wysoko sobie zawiesiłeś poprzeczkę, bo najlepszy pomocnik, najlepszy zawodnik ekstraklasy, to co, jaki będzie kolejny twój cel indywidualny? Indywidualny, bo nie wiem, na pewno indywidualny cel tak naprawdę już nie mam. Jako zespołowo mój cel i nadal jest i marzenie moje jako zawodnika, który jest 8 lat tutaj, żeby awansować z Legią do Ligi Mistrzów. Wszystko zrobimy, żeby to chociaż w tym roku to marzenie chociaż było blisko. Problem strzelców jeszcze może zostać. Może, wszystko jest możliwe. No. Rado, powiedz, jakbyś ty miał przyznawać nagrody na pomocnika sezonu, to komu byś dzisiaj wręczył nagrodę? Sobie czy komuś innemu? Wydaje mi się, że Jodla miał dobry sezon, zdecydowanie. I na pewno też zawodnik, który wykonał dobre roboty. Ale piłkarz sezonu to już chyba tylko i wyłącznie tobie, czy nie? No, statystycznie możemy powiedzieć, że Marcin Robak. On też miał dobry sezon, ale ogólnie patrząc jednak wydaje mi się, że żeby sam siebie nie chwalić, wydaje mi się, że najwięcej pokazałem. Ale Rado, powiedz tak, wczoraj trochę po tym meczu kokietowałeś, że to nie był twój najlepszy sezon, bo mówisz, że teraz Korzy miał. Znaczy statystycznie tak, ale wydaje mi się, że piłkarsko ogólnie byłem mega, mega zadowolony z tego sezonu za trenera Skorzy. Ekstraklasą, Mundial się zbliża, na kogo to stawiasz, komu będziesz kibicował? Na Hiszpanię, zdecydowanie. Bo wydaje mi się, że mimo tego, że mają najlepsze zawodniki, bo są głównie faworytami. Dziękuję. Jeszcze zapytam, jak bardzo żona z ciebie jest dumna? No właśnie, muszę pogadać z nią, bo jeszcze nie rozmawiałem, także zobaczymy. Dzieciaki oglądają, czy jeszcze za małe? Za mali. Chociaż ten najstarszy na pewno. W przyszłym sezonu będzie jak najwięcej na mecze, bo spodobało mi się. Był już 2-3 razy i spodobało mi się to. Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo.